Witam serdecznie. Tu Adam Jurkiewicz. W dzisiejszym samouczku pokażę, w jaki sposób utworzyć sobie konto w Akademii Kana, aby móc gromadzić punkty, które otrzymujemy za naszą naukę. A więc potrzebujemy przede wszystkim przeglądarki internetowej. Zatem uruchomimy sobie naszą przeglądarkę i wpiszemy adres www.kanacademy.org. Łamane przez CS. Oczywiście pamiętamy, łamane przez CS. Strona nam się włączyła. Myślę, że pamiętacie już ją z poprzednich samouczków. No i cóż, w prawym górnym rogu mamy taki piękny przycisk Sync Up, czyli zarejestruj się. Wybiorę go. Mam tutaj możliwości. Zalogowania i utworzenia konta używając profilu Google lub profilu z serwisu Facebook. Jednak ja, jako dosyć staromodny użytkownik internetu, wybiorę zwykły sposób utworzenia konta używając po prostu adresu e-mailowego. W tym momencie wpisuję moje imię, nazwisko. Tutaj muszę podać teraz adres mailowy. Zatem podam go w ten sposób. Linux cyfrowa szkoła waw.pl. No i datę urodzenia. Marzec 11 i rok. Troszeczkę muszę się cofnąć. O. I cóż, w tym momencie zobaczę, że portal Akademia Kana wysłał mail na adres linux-cyfrowa-szkoła-waw.pl i w tym mailu dostanę dalsze informacje. Zatem poczekamy chwilę, aż mail przyjdzie i następnie będziemy działać dalej. Dobrze, zatem otrzymałem właśnie pocztą elektroniczną e-maila aktywującego, gdzie... O, tutaj pokażę, mam piękną informację, że Khan Academy przyjmuje mnie, nawet są bardzo zadowoleni z tego faktu. Ok, finish syncing up, po prostu klikam, to przenosi mnie do kolejnej strony. Tutaj mogę stworzyć sobie użytkownika i hasło. Opcjonalnie mogę podać, czy jestem mężczyzną, czy kobietą, powiedzmy dla celów tego filmu nie powiem, czy jestem mężczyzną, czy kobietą, ale stworzę sobie użytkownika. Niech to będzie Adam Linux i hasło. Tutaj muszę coś wymyśleć. Nie będę mówił na głos, jakie wymyśliłem. Tutaj mogę zaznaczyć, aby informowała mnie Akademia Kana o nowych zasobach, czymś, co się pojawi. Powiedzmy, że zaznaczę to. Lubię być informowany o różnych nowościach. O, przepraszamy, hasło zbyt słabe. No tak, Adam Linux to słabe hasło. No to dodamy jeszcze 1, 2, 3, 4, 5, 6. I myślę, że w tym momencie już powinno być lepiej. Tak, jest lepiej. Proszę spojrzeć, w prawym górnym rogu mam już informację o moim imieniu i nazwisku, moim loginie. Mogę sobie tutaj kliknąć i wejść w taki panel, gdzie będę widział różne rzeczy. To jest moja strona profilowa. Tu od razu mogę nauczyć się, co jest na tej stronie, czym dysponuję, ale na tą chwilę powiedzmy, że nie będę tego robił, bo trwałoby to zbyt długo. Niemniej jednak, jeśli wy chcecie sobie zobaczyć i poczytać, posłuchać, to chętnie zapraszam. Tutaj pokażę tylko szybko. Mamy taką informację tabelaryczną o różnych naszych zdobyczach. To się nazywa Display Case. Możemy sobie zaedytować podstawowe informacje o nas lub więcej informacji.
Tu możemy zmienić hasło, co za chwilę wykonam, żeby no, nie było znane wszystkim moje hasło. Dobrze, wrócimy sobie do naszego profilu. Możemy tutaj też zmienić awatar, czyli to, co jest naszym znaczkiem. No, spróbujemy go sobie zmienić. Tutaj mogę zobaczyć, że jako starter mogę sobie wybrać różne kolory. Ja wybiorę niebieski, to mój ulubiony kolor. Później, w miarę jak będę uzyskiwał dużą ilość punktów, moje awatary mogą ulec zmianie. No, ciekaw jestem, kiedy dojdę do tych awatarów powyżej 250 tysięcy punktów. Dobrze. Cóż tutaj jeszcze mogę pokazać? Mogę pokazać, że w moim pasku postępu nauki i wiedzy na razie niewiele, ale mogę pokazać Wam również Learning Dashboard, czyli taką tablicę nauki. Tutaj mogę wystartować pierwszy test, który da mi 502 punkty mojej wiedzy, moich umiejętności. Są też punkty energii i różne inne rzeczy, na przykład budgets, czyli te takie rzeczy, które możemy zebrać, uzyskać. O, jest tego trochę. Różne rzeczy możemy uzyskiwać. No i cóż. Tutaj myślę, że w tej chwili zakończę naszą wizytę w Akademii Kana. Mamy nasze konto. Myślę, że dobrze byłoby, abyście założyli sobie takie konto i w następnych lekcjach pokażę, co możemy robić dalej. Jak zdobywać punkty, jak zdobywać nasze umiejętności, różne rzeczy ciekawe, jak uczyć się w ten sposób. Myślę, że również mojego syna w to wciągnę. On jest ciekawy takich różnych rzeczy, to będziemy sobie działać dalej. Dziękuję serdecznie, to na tyle. Do usłyszenia w następnych odcinkach.